Witam serdecznie, z tej strony Grosik. Dzisiaj w terenie na poszukiwaniach będę sobie chodził tutaj z tymi czterema wykrywaczami. Simplex, Vanquish 340, Vanquish 440 i Vanquish 540. I będę Wam pokazywał, jak przy każdym sygnale dany wykrywacz będzie się zachowywał. I na koniec przedstawię moje plusy i minusy każdego tego wykrywacza. Dobra, ruszam w teren. Dobra, hej. Vanquish 340. Jest sygnał. Jak widzicie. Dobra, odkładam Wam tego 340, biorę 440. Jest sygnał o 440. Kolejny wykrywacz 540. Sygnał super. I za chwilę Simplexa sprawdzimy. Jak Simplex? Simplexa słychać z daleka. Trzeszczy. Simplex jest ustawiony na programie Pole 2. Czułość mu zwiększę. Patrzcie. Dam mu maksymalną czułość. I dopiero zaczyna się odzywać. Ale dalej trzeszczy. Dobra. No Simplexem nie wiem. Ja bym tego sygnału nie kopał. Dobra, sprawdzimy, co to jest. Kopiemy. Trzymam Vanquisha 340. Zobaczymy, co wyjdzie. Czternaście. Zaraz krecika wyciągniemy i zobaczymy, co będzie. Proszę bardzo, czubeczek z pocisku. Wszystkie Vanquishe pokazywały ten sygnał, a Simplex trzeszczał strasznie. Coś tam wskazywał, ale ja nie kopałbym tego. Jest czubeczek. Dobra, pierwszy sygnał za nami. Szukamy dalej. Kolejny sygnał. 340. Ładnie dzwoni. 22-23 na skali. To jest stabilne 21. Dwadzieścia dwa na skali. 40. I patrz. Zzywa się, ale słabo to działa. Dobra, i będziemy kopać. Zobaczymy, co to będzie. Simplex pokazuje 69,70. Coś jest tutaj. O, proszę bardzo.
medalik. Strasznie zaklejony jakiś, ale i medalik widać. No, super. Chodzę teraz po ściernisku, ale to jest tylko połowa tego, co mam dzisiaj nagrywać, więc ściernisko, jak widać, o, to kawałeczek tylko, to pole ma, nie wiem, ze 3 hektary, no, kawałek tylko sobie zająłem, żeby dzisiaj zrobić, a później się przeniosę. Słyszycie w oddali ciągnik taki, który tam pracuje. Tam znajomy rolnik, którego pozdrawiam. Pozdrawiam cię, Słoniu. Słoniu mi talerzuje drugą działeczkę i tam później będę chodził po takiej świeżej roli ruszonej. Dobra, jest kolejny sygnał. 17, czasami 18, 340. Dobra, biorę pierwszy z prawej wykrywacz, Simplex, odzywa się. O, coś tutaj się przebija przez to pyrkanie. Ale patrzcie. Widzicie? O. Tam głośniej. Czułość większą dopiero. Wśród tych trzasków można znaleźć jakiś sygnał. No patrzcie, jak trzeszczy. Masakra, ja bym chyba zwariował. Ja bym mi wykrywał tak trzeszczał. Na maksymalnej czułości. O. Dobra, kolejny wykrywacz. 540. Osiemnaście, dziewiętnaście na skali. Muszę ściszyć tego Simplexa, bo wkurza mnie ten Simplex. Patrzcie, 440 na maksymalnej czułości. Zero wzbudzania i blisko jest od drugiego wykrywacza. Patrzcie, ile. Nic się nie wzbudza, nie wariuje. Dobra. Będziemy kopać ten sygnał. Zobaczymy, co tutaj będzie. Trochę pokapał wcześniej deszcz, ale to za wiele nic nie dało. Ziemia sucha jest. Strasznie. Wartość taka sama jak wcześniej. I szukamy. Szukamy. Jest coś. Proszę bardzo. Jest monetka. To chyba 5 groszy z drugiej RP. Tak mi się wydaje. Tak, 5 groszy druga RP. No, wszystkie wykrywacze Vanquisha dobrze pokazywały. Simplex trzeszczał i słabo to sygnalizował tą monetę. To nie było głęboko. Jakieś, nie wiem, 15 cm. No. Dobra, super. Jest pierwsza moneta. Szukamy dalej. Dobra, jest kolejny sygnał. 340. Patrzcie, 18. Dobra, układam ten wykrywacz. 440. Ładnie dzwoni. Pięćset czterdziestka. Super. Pamiętajmy, że ta 540 ma większą cewkę od 440 i 300, więc wiadomo, że będzie troszeczkę lepiej działać, ale tamte wskazywały.
i Simplex. Dajemy go głośniej, czułość. Trzeszczy. Nic. Tak sobie na początku chodziłem z jednym wykrywaczem. Pokładałem sobie te foliki, gdzie były sygnały, żeby nie chodzić z czterema wykrywaczami. To było bez sensu i męczące chyba, po co nosić cztery. I teraz sobie kopię, jak widzicie. Każdy sygnał, wykrywacze wcześniej sobie podnoszę pod dany cel. Dobra, i szukamy. Szukamy. O, 340. Patrzcie, z małą cewką wykrywacz za 999 zł. Jak super sygnalizuje. Zobaczymy, co będzie. I do tego wykrywacza można zamontować większe cewki, więc nie ma problemu kiedyś zwiększyć moc tej maszynki. O, coś jest. Szukamy, szukamy. Tutaj, już blisko. Jest coś. O, jest moneta. Patrzcie, jaka duża. Jest monetka. Co to jest za moneta? Jest trochę większa od tamtych wcześniejszych. 5 zł z PRL-u. To jest kolejny sygnał. 300, 18. Podnoszę kamerę do góry. Linie wysokiego napięcia. Tutaj słup jest. O, proszę bardzo. Są linie. No tu wykrywacze. I wcale się nie wzbudzają. Wszystko stabilnie pracuje.
sporu. Hej, z tej strony Grosik. Jestem już w domu i chciałem wam pokazać już teraz umyte te wszystkie znajdki z wczoraj. I zacznę od monetek. Dużo jest perelów. To jest perel. To są perele. To też prawdopodobnie, bo to aluminiowe, pewnie jeden grosz, może dwa, ale stopione strasznie. Tutaj nie widać. Co mamy dalej? Tutaj też na tej monetce nic nie widać. Tutaj też zielony krążek. To mi się wydaje, że druga RP będzie. O wielkościowo. Nie, to troszkę inna będzie monetka. Też jakiś zielony krążek i tutaj jest 5 groszy z drugiej RP, ale stan słaby. Z jednej strony widać, że to jest 5 groszy. Ewidentnie. A tył. Tył słabiutki. Dobra. Kopiejka 1855. To chyba najładniejsza moneta. Z wczoraj. Tył trochę gorszy jest. Co tam mamy? Boratyneczka. Boratynka. Ten guzik. Tak mi się wydaje, że to jest brytyjski. Raczej na pewno tak będzie. Bo mam podobny. Tylko że dużo mniejszy. No i w lepszym stanie. Ale to raczej to będzie to. No, troszkę zniszczony ten guzik. Ale jest. Dobra, co tam mamy dalej? Kawałek pierścionka jakiegoś. Stopionego trochę. Dwa medaliki. Jeden to strasznie zaklejony. Na drugim już widać jakiegoś świętego. I nawet jakieś napisy można było znaleźć. Aluminiowy oczywiście. Taki element. Troszeczkę militarki drobnej, jakiś kawałek zawiasu, dwie plomby jeszcze wyszły wczoraj, na jednej nawet widać napis urząd pocztowy i orzełek jakiś, tylko nie wiem czy w koronie czy bez, a na drugiej nie ma napisów, ale widać tu jakby kawałek ryby, tył ryby na tej plombie. Dobra, to mamy. I te wszystkie rzeczy, które tutaj widzimy, te wszystkie wykrywacze cztery widziały. Natomiast ten czubek z pocisku oraz ten wielki kawałek ołowiu stopiony, no wielki jest strasznie. On waży tyle, co nie wiem. Momencik, zaraz sobie porównam. Mógłbym wagę przynieść jakąś taką z kuchni i porównać. Ale on waży tyle, załóżmy, co nie wiem, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, może 10 monet. I tych dwóch rzeczy Simplex nie widział. Nie wiem dlaczego. To pytanie do producentów Simplexa. Dobra. I ogólne moje stwierdzenia z pracy wczoraj na tych wykrywaczach. No trochę się napracowałem, bo na początku znajdowałem sobie cele. Oznaczałem je sobie tymi woreczkami, które mam na poszukiwania. Odkładałem sobie te woreczki tutaj przy tych znajdkach. I najpierw sobie znalazłem te wszystkie obiekty, później przynosiłem kamerę, albo z GoPro nagrywałem, albo tą na statywie kamerkę stawiałem i czterema wykrywaczami, jak widzieliście, nad tymi obiektami pracowałem i pokazywałem wam, jak te dane wykrywacze się zachowują. I jaka jest moja ocena? Powiem krótko. Vanquish'e wczoraj zjadły Simplexa. To nie podlega żadnej dyskusji. Po pierwsze, jeżeli chodzi o Vanquish'e, bardzo stabilnie pracowały. Ja na co dzień chodzę z Equinoxem i Vanquish'e według mnie nie powinny się nazywać Vanquish,
tylko Equinox 340, Equinox 440 i Equinox 540, bo one takie są stabilne i tak fajnie identyfikowały cele, że zaskoczony byłem, bardzo miło. Dobra, kolejna sprawa. Vanquish'e przy pracy pomiędzy wykrywaczami, czyli wykrywacze od siebie leżały czasami, specjalnie tak kładłem, żeby leżały, załóżmy, jeden wykrywacz z lewej strony metr od drugiego, a w środku jeszcze szukałem nad celem, załóżmy, trzecim Vanquish'em i w ogóle się nie wzbudzał ten Vanquish i super pokazywał ten cel, co nie? No, z pracy są super te Vanquish'e, naprawdę. Czułe i dosyć głębokie. Niektóre obiekty to naprawdę dosyć głęboko. Czy monetki z 20 cm, czy no, mi się wydaje, że na 25 wyciągałem i to nawet tym maluchem, tą 340, z której najbardziej jestem zadowolony. Chyba jak będę kupował wykrywacz dla córki, to chyba takiego Vanquish'a jej kupię, bo nie dość, że się składa, a dziś przywiozłem go do domu, to córce się spodobał i mówi, że chce mieć taki wykrywacz i szczerze to zadziwił mnie strasznie ten maluch. Dobra, tyle o Vanquish'ach. Teraz o Simplexie. Ja z Simplexem drugi raz już chodziłem w życiu i co mnie raziło przy tym wykrywaczu? Strasznie trzeszczący. Strasznie, żeby podnieść czułość do wykrywacza, to tak trzeszczał. Sami słyszeliście na filmie, że nie dało się wytrzymać. Ja osobiście wolałbym chodzić, nie wiem, z garetem, z 250, z którą chodziłem, nie wiem, z 8-10 lat temu, jakoś tak. No, to wolałbym z garetem chodzić jak z tym Simplexem, jeżeli chodzi o pracę dźwięku, bo męcząca jest, strasznie, irytująca. Co tam dalej? Słabe ID, skaczące czasami od 5 do, nie wiem, 80-90, a Vanquish'e prawidłowo pokazywały i to jeden w jeden Vanquish pokazywał to samo ID. Czy ta 340 najsłabsza teoretycznie z tą malutką cewką, czy 540 z tą większą cewką. Kolejna sprawa. Ta gumowa dolna część sztycy Simplexa to jest parodia według mnie. No, strasznie to irytujące jest. On tak się buja ten wykrywacz, że w pracy to brak słów, to wolałbym kulę sobie jakoś po babce przerobić i zamontować to jako sztycę w tym Simplexie, żeby to lepiej działało. Mało przyjemne dźwięki i w ogóle celów, co nie? Strasznie podobne do tych trzasków, które były podczas identyfikacji celu. A załóżmy w Vanquish'a, jak słyszeliście, nie ma nic, czyściutko, pusto, a nagle din, 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 dzwoni i przyjemny dźwięk jest w pracy. Dobra. Dodatkowa sprawa. Vanquish'e nie wzbudzały się przy szpadlu. Bo przy szpadlu, który leżał załóżmy pół metra i ja sobie nad celem poruszałem i zero reakcji było. A jeżeli Simplexa brałem do ręki, to musiałem szpadel odrzucić na 2 metry, bo łapał sygnały z tego szpadla i zaczął mi wariować i trzeszczeć. Podsumowując, Vanquish'e pobiły Simplexa zdecydowanie i to nie ma nawet według mnie żadnej dyskusji. Nie wiem, kto jakie różne testy na internecie nagrywał odnośnie tego Simplexa, ale dla mnie to jest wykrywacz, którego ja bym, szczerze mówiąc, za darmo nie chciał. Nie chciałbym, wolałbym naprawdę z garetem, takim popularnym wykrywaczem, z 250 chodzić, jak z tym Simplexem. Może testy jakieś w powietrzu może dobrze wypadają z tym wykrywaczem, ale w terenie on słabo sobie radzi. I widzieliście, że ja wczoraj chodziłem po ściernisku. Tam tylko był moment, gdzie przeszedłem na drugie pole, gdzie było talerzowane, bo rolnik przyjechał i nam zrobił jedno pole. A chodziliśmy po ściernisku i te wykrywacze miały straty. Tam załóżmy, nie wiem, czasami 5, czasami 10 cm i super identyfikowały cele. A Simplex miał problemy. Musiałem zjeżdżać, musiałem czułość na maksa dawać i strasznie trzeszczał. Kończąc moje podsumowanie, stwierdzam, Vanquish'e to są bardzo dobre wykrywacze,
nie tylko dla początkujących, chociaż 340 to jest według mnie idealny wykrywacz jako pierwszy, bo naprawdę super się sprawdza. Ja byłem pod dużym wrażeniem, chodząc wcześniej z Equinoxem na co dzień, a ten Vanquish fajnie chodzi. Stabilny, z tą ceweczką, bardzo precyzyjny, gdzie nie trzeba pinpointera, którego akurat tutaj w nim nie ma. Dlatego taka cena jest, no, za 1000 zł, ale wykrywacz super. Simplex to do nawet 340 nie ma startu. Nie ma startu. Żadnego. Jeżeli chodzi o pracę, przyjemność pracy, identyfikację, czułość i załóżmy głębokość wykopywania danych tutaj obiektów. Dodatkowo mogę powiedzieć, że te wykrywacze, jak widzieliście, gdy wykopywałem Boratynkę, nie wzbudzały się pracując pod liniami wysokiego napięcia. W ogóle nic, żadnych problemów nie było z tymi wykrywaczami. Prawidłowo pracowały, a Simplex według mnie troszeczkę tam świrował, ale no, taki to wykrywacz. To nie ta klasa. MineLab, a Nocta to jest inny świat według mnie. Dlatego na co dzień chodzę z MineLabem, Equinoxem. A te Vanquishe to, jak mówiłem, według mnie one nie powinny się nazywać Vanquish, chociaż to bardzo fajna nazwa, tylko Equinox 340, 440 i 540. Takie są moje odczucia. Dobra. Kolejny filmik z terenu prawdopodobnie za kilka dni i na tym filmie będę koncentrował się tylko na Vanquishu 340. Nagram wam filmik właśnie odnośnie testów schodzenia tylko z tym wykrywaczem i zobaczymy, jakie to efekty przyniesie. Dobra, pozdrawiam, mówił do wszystkich Grosik. Cześć!